Dzień dobry wieczór wszystkim, z tej strony jak zwykle wasz komentator Z. Dzisiaj mam dla was niemałą gratkę, albowiem na waszych ekranach widzicie właśnie Nercio, gracza polskiego, jednego z najlepszych, jeśli nie najlepszego zerga europejskiego online, także offline, który będzie grał w finale Go4SC2 numer 148, to już jest 148 kap. Jego przeciwnik, członek klanu Millennium, Adel Scott, grający Protosem, nazywa się go tu, ma troszeczkę krzywe, All-in Artist, Gateway Protoss. Gra oczywiście jako pomarańczowy zerg ze względu na swoje holenderskie korzenie, chyba zawsze wybiera pomarańczowego Protosa. Nercio tymczasem w kolorze różowym, no i będziemy tutaj bardzo, bardzo, bardzo fajne gry, tak myślę, widzieć. Jest to oczywiście best of five, no i wygląda na to, że Adel Scott od razu rozpoczyna od Forge Expand, tak się przynajmniej na to zanosi. Za chwileczkę zapewne zobaczymy tutaj swojego Forge'a. Jak odpowie na to Nercio? No na pewno na tej mapie Forge Expand jest bardzo fajnym buildem, bardzo fajne otwarcie. Spójrzcie, jak wąskie jest tutaj to przejście do naturalnie. Nie, jednak jest to jeden gateway, ale ten rope... O, nie, chwila, moment. Myślałem, że będzie tutaj drugi gateway postawiony i będziemy mieli two gate z zelot push związany z szybką ekspansją. Jednakże to nie będzie miało miejsca. Oczywiście Nercio, bardzo, bardzo, bardzo mocny zerg. Jego styl można czasami określić jako niesamowicie agresywny. Czasami oczywiście także gra bardziej ekonomicznie. Nie jest to jednakże paranoid, jeśli chodzi o ekonomię. Adel Scott tymczasem bardziej do siebie, bardziej makro. Protos nie jest aż tak agresywny, bardzo lubi, może raczej czekać na swojego przeciwnika. Może w ten sposób złapał tu chyba, nie, przepraszam bardzo, ta proba. Czy może raczej ten probe, ponieważ może to probe. W każdym razie ten probe nie będzie tutaj pierwszą ofiarą tej gry. Tymczasem Nercio rozpoczyna od pula oraz ekstraktora przeciwko tym pierwszym zelotom, które właśnie w tym momencie wyskakują z gateway'em. Muszę powiedzieć, że ten one gate zelot, ten pressing Adel Scotta, no muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się czegoś takiego we wczesnej fazie gry, zwłaszcza, że Nercio postawił już swój spawning pool, także posiada ekstraktor, widzimy także budujący się forge i to naprawdę jest dosyć ciekawe. Adel jak na razie tutaj stoi swoim probem i chyba czeka na swojego przeciwnika, żeby coś tutaj zrobił. Pierwsze cztery zerglingi właśnie w tym momencie wyskakują tutaj, także biegnie ten zelot, no i wygląda na to, że ten probe został zdemolowany ekstremalnie. Nie, przepraszam bardzo, jeszcze przez chwileczkę się utrzyma, ale został w tym momencie zniszczony. Będzie miała miejsce ekspansja ze strony Nercia, który widzi tego pierwszego zelota, ale właśnie jeden zelot na cztery zerglingi z poprawnym, bardzo poprawnym mikro może sobie z tym ledwo poradzić. Znaczy te cztery zerglingi w ogóle nie zajmują się zelotem, który właśnie, wow, ten drugi zelot właśnie w tym momencie ominął to wszystko. No i mamy troszeczkę tych lingów, które wyskakują speed. Właśnie w tym momencie się wymyśla jedynie jeden dron w linii gazu, cztery zerglingi w budowie. Mamy także pylona, ten forge jest już prawie zakończony. No to jest naprawdę bardzo interesujące. Jednakże ten... bardzo, bardzo, bardzo fajnie ze strony Adela. Blokuje tutaj swoim zelotem przejście, ale jest tutaj przecież Queen, który jest w stanie atakować tą jednostkę. No i zaraz zobaczymy, trzeci pylon w tym momencie został wybudowany. No i zaraz zobaczymy, czy Adel będzie w stanie przytrzymać tą presję na swoim przeciwniku. Gdzie znajdują się te zerglingi? Wygląda na to, że w bazie starały się tutaj jakoś swojego przeciwnika denerwować. Tutaj jest budowany pierwszy kanon, drugi także, i wygląda na to, że miał miejsce cancel. Te cztery zerglingi, przepraszam bardzo, tych zerglingów jest już tutaj troszeczkę i wygląda na to, że te dwa zeloty padną bardzo, bardzo szybko. Ogromna presja ze strony Adela, ale czy będzie w stanie utrzymać się na swojej pozycji? Ja mam wrażenie, że nie, ponieważ troszeczkę więcej zerglingów cały czas jest tutaj budowanych. Jeden z tych fotonkanonów za chwileczkę zostanie budowany, ale posiada jedynie 12-15 życia. W tym momencie zostaje on zdemolowany, ale ten drugi całkiem dobrze się tutaj buduje. Jest jeden zelot, także pozostał na pozycji. No i wygląda na to, że ten kanon zostanie zbudowany, ale za jaką cenę? Niestety nie będzie w stanie zrobić tutaj absolutnie nic. No i niestety Adel musi się wycofać. Ile stracił probów w tym małym ataku? Ciężko było to zauważyć. Jak na razie trzy łącznie, ale tutaj jeden z nich został zniszczony, więc tak naprawdę miało tutaj miejsce zniszczenie jedynie dwóch probów. Łapie tutaj te dwa zeloty i wygląda na to, że Queen bardzo ładnie tankuje wszystkie te obrażenia i nie zostanie zabity. Cancel na kanonie. No i Nercio zaczyna niszczyć. Nie, przepraszam bardzo, nie niszczy kanonu swojego przeciwnika. Wybiega tutaj małą ilością zerglingów. Jak na razie jedynie dwoma. Cofa się troszeczkę i wygląda na to, że
i wygląda na to, że ja mam włączone dźwięki z Mirandy. Przepraszam was bardzo za to serdecznie. No i troszeczkę tych zergingów tutaj wypada. Cztery drony w tym momencie są w budowie. Kanon także jest budowany. No i zaraz zobaczymy. Ten Forge, spójrzcie, jest ogromna powierzchnia, jaką może atakować w tym momencie Nercio. No i to dokładnie to teraz będzie robił ten Forge. Nie wytrzyma tutaj zbyt długo. On ma jedynie 400 życia, 400 tarczy, która teraz jest już zniszczona. I wygląda na to, że ten Proto spadł. Ten Zelot padł, przepraszam bardzo. No i Adel wychodzi z gry. Podczas gdy te zergingi wpadają mu do maina. Wow! No muszę powiedzieć, że ten atak był dosyć... Muszę powiedzieć, że Adel miał bardzo fajny plan na ten atak, no ale właśnie Nercio świetnie zareagował. I no i siódma minuta gry, mamy GG. Muszę powiedzieć, że na pewno działa to bardzo dobrze dla Nercia. Ten pierwszy bardzo łatwy według mnie win z jego strony na pewno postawi go w bardzo dobrej pozycji mentalnej, żeby tutaj z dobrym humorem wchodził do kolejnej gry. Zaraz zresztą je zobaczymy, ponieważ jest to oczywiście Best of 5. Druga gra już za chwileczkę, na którą ja oczywiście bardzo serdecznie zapraszam.